Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza w Pile. Niestety dzisiaj można powiedzieć już byłego Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza. Przypominamy sobie i historię sprzed 2 lat, kiedy w mediach usłyszeliśmy, że obiekt ten ma zostać przekazany czy to szkole policji, pośrednio pewnie najpierw do oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Dzisiaj, szanowni państwo, stan faktyczny jest taki, że ten obiekt, z tego co słyszymy, to są doniesienia oczywiście medialne, już nie jest dzisiaj wyposażony w infrastrukturę taką jak wyposażenie strzelnic, całe inne obiekty czy urządzenia towarzyszące. Przypominamy, że ten obiekt tak naprawdę został zrewitalizowany kilka lat temu, bo koniec to był bodajże 2012 rok, czy przynajmniej około tego roku. Kwota niebagatelna, bo kwota 12 milionów złotych publicznych pieniędzy. Po kilku latach okazało się, że zarządzający tym obiektem mają inne plany wobec tego obiektu. Przypominamy, że jeszcze w 2016 roku z tego obiektu, jak wynika z oficjalnego sprawozdania, zresztą zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta, w ciągu roku z obiektu korzystało 13 tysięcy osób. Ten obiekt to był swego czasu centralnym ośrodkiem sportu dla sportów strzeleckich. Obiekt, który w mojej ocenie stanowi jedną z ikon powojennej historii Piły. Obiekt, który wręcz stał się taką marką rozpoznawczą naszego miasta. Postanowiliśmy dlatego wspólnie z zarządem powiatu, w gronie zarządu powiatu, wystosować pismo do pana prezydenta po to, żeby nam ten obiekt przekazał. Ten obiekt przekazał, oczywiście gwarantujemy, że ten obiekt będzie przede wszystkim funkcjonował. Ten obiekt będzie otwarty dla mieszkańców. Mamy dzisiaj, można powiedzieć, bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie obiektami sportowymi. Dzisiaj widzimy na zdjęciu, prawda, że obiekt jest zamknięty, symboliczna kłódka. No widzimy, no niestety, trzeba to powiedzieć wprost, częściowo zdewastowane strzelnice. No tak, obiekt po prostu nie ma gospodarza. My jako powiat pilski pokazaliśmy, jak rewitalizuje się obiekty. Mamy przed sobą chociażby stadion powiatowy przy Okrzei w Pile. Wybudowaliśmy kilka boisk, wybudowaliśmy 2 hale sportowe, jedna oczywiście budowa trwa. W samym mieście Piła obiekty sportowe w ciągu ostatnich 4 lat zainwestowaliśmy kwotę 30 milionów złotych. W jednym z ostatnich opracowań zrealizowanych przez Ministerstwo Rozwoju miasto Piła zostało zaliczone do grona 139 miast, które ze względu na swoje aktualny stan rozwoju jest zagrożone w tych relacjach społeczno-gospodarczych. Musimy wszyscy tutaj zadbać o to, żeby nasze miasto, w konsekwencji część powiatu pilskiego, mogła, jakby to powiedzieć, nadal się rozwijać, żebyśmy w tych rankingach raczej zajmowali wyższe miejsca. Otrzymaliśmy właśnie za pośrednictwem tutaj Urzędu Marszałkowskiego z Ministerstwa taką koncepcję założeń nowej formuły jakby realizacji projektów i załącznikiem do tego projektu między innymi właśnie było opracowanie, o którym wspomniał Pan Starostwa. Jest to opracowanie przygotowane przez Polską Akademię Nauk na zlecenie Ministerstwa, które oceniało miasto, gminy pod kątem jakby w 7 różnych kryteriach społeczno-gospodarczych i między innymi na liście tych miast, gmin znalazło się miasto Piła jako miasto, które traci swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Stąd zachęta, abyśmy też po prostu te projekty realizowali, pomysły wspólnie. I taka partnerska formuła będzie też punktowana przy jakby nowych konkursach w nowej perspektywie finansowej. Dotacje powiatu pilskiego na sport w ciągu ostatnich lat wzrosły praktycznie dwukrotnie. Jeszcze w latach 2011-2014 była to kwota 1 350 000. Teraz przez ostatnie 5 lat jest to kwota prawie 3,5 miliona. Tak naprawdę większość z tej kwoty jest przeznaczana dla stowarzyszeń i klubów z miasta Piły. Dlatego dzisiaj wystosowaliśmy właśnie taką prośbę, wniosek do władz miasta, żeby ten jakże ważny dla nas
dla nas obiekt został przekazany. Dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, przed sobą zarządzenie prezydenta miasta Piły, tak zwany wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Otóż planuje się ten obiekt wydzierżawić za kwotę 3400 zł miesięcznie na okres 20 lat. No to są pewne zagrożenia, jeżeli mamy umowy terminowe, o tym za chwilę powie pani dyrektor. Natomiast po takim przeliczeniu, oczywiście to jest cena wywoławcza, po przeliczeniu wychodzi na to, że za metr kwadratowy cena wywoławcza wynosi niecałe 8 groszy, więc no tutaj ta cena jest taka dość, wydaje się, niska. Natomiast w skład tej oferty, która dotyczy wydzierżawienia, wchodzi przeszło 4 hektary gruntu i przeszło 1000 metrów kwadratowych budynku. Prezydent Piły zarządzeniem z 25 sierpnia tego roku postanowił przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości położonej przy Alei Powstańców Wielkopolskich. To jest działka 51/35 o powierzchni ponad 4 hektarów. I w przypadku, gdy zostanie zawarta umowa na czas określony, może ona być wypowiedziana w przypadku określonym w umowie. I oznacza to tym samym, że w razie braku określenia przez strony umowy dzierżawy wypadków, w których zaistnienie będzie upoważniało strony lub jedną ze stron do wypowiedzenia umowy dzierżawy, jej wypowiedzenie będzie niemożliwe. Każdy następny prezydent miasta będzie miał problem z rozwiązaniem tak zawartej umowy oraz z rozwiązaniem również ze względu na okres, na jaki ona będzie zawarta, czyli na okres 20 lat. My odbudowujemy, może mówiąc potencjał wojskowy, to jest zbyt wielkie słowo, ale przypominam, że jako powiat piski otrzymaliśmy zgodę na utworzenie klasy związanej z kształceniem w kierunku cyberprzestępczości. Jest to jedyna klasa wojskowa na terenie województwa. Niedawno otrzymaliśmy kolejną zgodę Ministra Obrony Narodowej na otwarcie kolejnej klasy. Docelowo chcemy tych klas utworzyć około 6, więc to będzie grupa przeszło 200 uczniów. Taki obiekt, jakim jest tarcza, on przede wszystkim powinien służyć mieszkańcom. Strzelectwo sportowe to jest tylko jedna z funkcji, która jest tam wykorzystywana. Ja pamiętam plany tego obiektu sprzed 20 lat. Ja byłem kiedyś zawodnikiem oczywiście tego klubu, jeszcze gdy był ten obiekt zarządzany przez klub wojskowy Sokół Piła. Tam miała powstać kiedyś hala sportowa, tam miał powstać kiedyś basen. Przy założeniu, że przetarg wygra na przykład firma, która nie wiem, handluje bronią, dajmy na to z Poznania, no nie mamy jakiejś gwarancji, prawda, że ten obiekt będzie dostępny dla mieszkańców. Między miastem Piłą a powiatem piskim przekazaliśmy sobie wiele obiektów, między innymi teraz odrestaurowane przez nas rewitalizowane kino Iskra, ono kiedyś było w zasobach miasta. W pewnym czasie w drodze darowizny zostało przekazane powiatowi, więc to jest normalna tutaj procedura. To nie jest nic nadzwyczajnego. Tak po prostu samorządy współpracują. Jesteśmy powiatem, który stawia na sport, na aktywny wypoczynek. Dlatego z niepokojem przyjęliśmy fakt, który od kilku lat już ma miejsce w sprawie popularnej tarczy. Dlatego, Szanowni Państwo, my przywróciliśmy do życia stadion na ulicy Okrzei, który tętni życiem. Tak jak powiedział pan starosta, wystarczy w sobotę czy w niedzielę pójść na spacer, to widać, że rodziny wypoczywają z całymi dziećmi. Tak samo przywrócimy do życia, jeżeli otrzymamy oczywiście popularną naszą tarczę.